Bardzo dobre nasze spotkanie. Myślę, że podobne jak w Radzyniu, mnóstwo sytuacji, dobra gra i niestety 0-0. Czujemy duży niedosyt, bo przed meczem zakładaliśmy sobie, że jedziemy tutaj po komplet punktów. Z przebiegu meczu też można było wywnioskować, że walczymy o 3 punkty. Dużo sytuacji, wręcz nawet mnóstwo sytuacji, bardzo dobra gra i no cóż, zabrakło tego wykończenia. I niestety uważam, że niesprawiedliwie zremisowaliśmy 0-0. Wiedzieliśmy, że Wisła, pomimo tego, że traci mało bramek, to jednak pozwala przeciwnikom stworzyć dogodne sytuacje i tak było dzisiaj. To, że dochodziliśmy do tych sytuacji, nie powinno być dla nas zaskoczeniem, bo my wszystko robimy ku temu, żeby te sytuacje sobie stwarzać. No ale niestety najgorsze jest to, że dzisiaj nic nie wpadło i wracamy z jednym punktem. Powoli się robi grupa, która wyraźnie daje sygnał, że chce walczyć o awans. Krzą, Stal Rzeszów, Wisła Puławy, Hutnik, Kraków. My oczywiście, no to jest to grupa kilku fajnych zespołów, które walczą o tą promocję. Ale pamiętajmy, że ta liga jest tak nieprzewidywalna, że tutaj każdy w każdej kolejce może zgubić punkty, a przykładem była Stal Rzeszów, która zremisowała w dalszych zakresach. Dziwna sytuacja, bo zawsze wchodziłem do szatni gospodarzy przez 8 lat, teraz musiałem wejść do szatni gości, więc jakaś taka dziwna myśl się pojawiła w głowie, ale cóż, takie jest życie, tak jak kiedyś wspomniałem, Wisła wybrała kiedyś drogę bez Nowaka. Nowak teraz jest w motorze, takie jest życie sportowca. Ja się z tego cieszę, bo wróciłem do swojego miasta, do kibiców, do klubu, który mnie kiedyś wypromował i teraz zrobię wszystko, żeby z tym klubem osiągać jak najlepsze wyniki. To boisko można było przez 8 lat poznać, więc nic tu nie było dla mnie zaskoczeniem. Cieszę się, że tak liczna grupa kibiców przyjechała i nas dopingowała i szkoda tylko, że nie ucieszyliśmy ich chociaż jedną bramką.